Jesteśmy dzisiaj tutaj, Piotrze, po to, żeby porozmawiać, właśnie tak wspomniałem, o temacie duchowości psychoterapii. Bo ty jako psychoterapeuta wiemy o tym, że zwracasz na to uwagę, że psychoterapia nie rozdziela się od tematu duchowości. Tak. Po pierwsze, duchowość psychoterapii, jakby to połączenie, o którym wspominasz, trochę niefortunnie samo brzmi. Dlatego, że duchowość nie jest w psychoterapii. Tak. Ona się nie zawiera w psychoterapii. Ona podczas pracy z człowiekiem, z klientem, duchowość się odsłania, ona przychodzi, tak, w danym momencie. Tak. I wtedy, jeżeli to, co robię, można by nazwać psychoterapią, co nie jest takie oczywiste, do tego dochodzi praca z ciałem. Mamy psychoterapię, czyli forma między innymi, również jest tam psychika, jak i też duchowość. Mamy trzy jakości. Zwracamy uwagę na duchowość w tym pomaganiu. I psychoterapia jest takim obszarem, kiedy ona się może wyłonić, ta duchowość. Okay. Tak. To, co moją uwagę szczególnie zwraca, to zauważanie, tak jak powiedziałeś, nie rozdzielanie tego psychoterapii od, czy psychiki, czy psychoterapii od duchowości, ale że one ze sobą współpracują. Okay. A w takim razie, jakbyś mógł powiedzieć, jak ty rozumiesz duchowość? Czym duchowość dla ciebie jest? To jest dobre pytanie. Ono jest zwykle wymagające, bo częściej autorzy, jak i też doświadczenie mówi, kiedy nie mówimy o duchowości, tak? Tak. Czyli poprzez wykluczenie. Tak? Poprzez wyłączenie, wykluczenie, tak. Odsunięcie. Mhm. Łatwiej jest powiedzieć, kiedy nie mówimy, niż wtedy, kiedy mówimy. Aczkolwiek jest takie pojęcie, które mi towarzyszy, a które chętnie używam, to jest przebudzenie. Oczywiście nie mylić nie wiadomo z czym, tak? Ale to się budzisz na przykład do chwili obecnej, tak jak są cztery jakości potencjału życia i jedną z tych jakości jest obecność, to budzisz się na przykład do chwili obecnej. Okay. Nie żyjesz przyszłością, tylko teraz jesteś w teraźniejszości. I na przykład jak ktoś mówi, jestem szczęśliwy, tak? Bo osiągnąłem cel, no to w moim poczuciu to nie ma nic wspólnego w tym momencie z duchowością. To ma stworzenie intencji, celu i warunkowania szczęścia od osiągnięcia. No bo jak nie osiągniesz, to co, jesteś szczęśliwy czy nie? W duchowości stan szczęścia nie jest zależny od wyniku. Są ludzie, którzy są chorzy na nowotwory, mają ciężki los, a dalej są szczęśliwi. Czyli to jest nieuwarunkowane od jakichkolwiek psychicznych zjawisk. To istnieje niezależnie. A więc wtedy mówimy o tym, że jak się budzisz do tego szczęścia, które jest w tej chwili, nie musisz jakoś szczególnie zdobywać, szukać czegoś, to jest. Wtedy mówimy o duchowości. Czyli gdy się budzisz do szczęścia, które masz w sobie, dokładnie, niezależnie tak. Od warunków zewnętrznych, jakie panują. Tak, tak. Dokładnie tak. Okej. Okay. Okay, wiesz, to w ogóle to zestawienie tych terminów, duchowość i psychoterapia, ono może się wydawać kontrowersyjne dla wielu osób. Tak sobie myślę, że może się pojawić takie pytanie, ok, czy ty zapraszasz kogoś do jakiejś formy religii, czy czegoś z tym związanych, czy to, jak ty to rozumiesz? Czy to są jakieś granice? Jak ty to widzisz? Ja nawet nie muszę zapraszać, ponieważ każdy człowiek z natury jest religijny. Ale religijny, powiedziałbym, bardziej duchowy. Czy te pojęcia są czasami zamienne. Religijny. A jak ty to rozumiesz? Tak, bo religijny dla mnie to jest człowiek, który na przykład może spełniać różne przykazania, a może reguły, zasady, może przynosić do określonej grupy społecznej, tak? I wtedy mówimy, że ta grupa społeczna albo otwiera tą duchowość, albo nie. Bo jeżeli przepisy, reguły, zasady są silniejsze niż to, co jest w Tobie indywidualne i równocześnie Twój osobisty wzrost, wtedy ta religijność stanowi pewnego rodzaju osaczenie czy ograniczenie Twojej duchowości. Ale jeżeli w tym momencie ona nie stanowi przeszkody, blokady w niektórych obszarach, to tam, gdzie nie stanowi, ona otwiera i pomaga nieraz.
wiesz, duchowości, tak? Więc duchowość, religijność niekoniecznie stoi w opozycji. Teraz jest człowiek, który przychodzi, tak? On mówi o określonym języku, tak? Jak to będzie ktoś, kto jest wyznania rzymskokatolickiego, będzie mówił sobie o określonym języku, no, trafi na określone przeszkody, tak. Trudności, tak? Powiedz mu na przykład, wiesz co, mam do ciebie propozycję, akupunktura jest jedną z form, która może pomóc. No, jeżeli on dostał informację, że to w ogóle nie służy człowiekowi, no to będzie miał lęk, tak? Mm-hmm. No, ale pytam dostał się, informację, że akupunktura jest czymś złym przeciwko religii. A skąd taka informacja? No, może pójść od przedstawicieli kościoła albo ci, którzy stoją za tak zwaną, są stróżami wiary, więc wtedy możesz dostać taką informację, tak? Ktoś też ci powie, że homeopatia jest również nie służy. Tak? Więc to są informacje, które stoją w opozycji do religii u niektórych osób. Mogą stanowić. I wtedy wiemy, że to są tematy, których omija. Na co innego ta osoba z tego kościoła rzymskokatolickiego będzie zwracała uwagę. Na przykład będzie zwracała na postać Jezusa na przykład mocno. Może na Matkę Boską. Tak? No ale dobrze, jest protestant, jest klient, który przychodzi i jest protestantem. Co wtedy? Tak? To temat delikatny, których być może nie będzie chciał dotykać. Tak? Mhm. Jest ktoś, kto jest równocześnie wyznania, czyli jest Żydem, tak? I on wtedy znowu na coś innego może zwracać, będzie zwracał uwagę zgodnie ze swoją religią. Mhm. I to są takie obszary, gdzie religia w pewnym momencie w rozwoju osobistym może stanowić albo przeszkodę, albo wzrost. Duchowość tego nie ma. Okej, okay, dobra. A ty jako terapeuta, to jaką zajmujesz wtedy pozycję, tak? Pojęcie, które mi towarzyszy podczas pracy właśnie terapeutycznej, które jakoś pasuje też do tego, co robię, to jest towarzyszenie. Towarzyszenie. Tak. Jak ktoś jest na przykład ma do czynienia z rekolekcjami, też jest takie pojęcie, towarzyszenie. Towarzyszenie właśnie przy rekolekcjach. Ale to towarzyszenie niekoniecznie ma taki charakter. Towarzyszenie ma charakter, żeby pomóc tym osobie, że ta osoba może wzrastać. Co to w praktyce oznacza? Czyli wspierać jego rozwój. Jaki? Między innymi duchowy, psychologiczny, tak? Mhm. Fizyczny nie, no bo to jest ukształtowany, ale niewątpliwie w doświadczeniu własnego ciała może człowiek się rozwijać. Może to, co był czego nieświadomy był, jeżeli chodzi o jak jego ciało funkcjonuje, to nagle on odkrywa, że rzeczywiście to funkcjonowanie się odbywa. Ale wracając do poziomu duchowego, to co również mi towarzyszy, to jest zmiana świadomości. Czyli w duchowości mówimy o tak zwanych poziomach świadomości. Tak? Tak. Czyli im więcej zaczynasz rozpoznawać, widzieć, słyszeć, czuć, zaczynasz mieć większy poziom akceptacji, na przykład otoczenie, tak? Że chociaż są ludzie różnego wyznania, tak? Albo są ludzie, którzy, no, weźmy klient mówi, że ma małżonka, czy też żonę, która jest innego wyznania. Tak? No, jak tu żyć? Na jakim poziomie się spotkać? Na poziomie religijnym mogą być podziały, bo na przykład są innego wyznania. Mogą być podziały, tak? Ale na poziomie bycia człowiekiem, na poziomie tego, że on jest taki sam jak ja, to już nie ma różnicy. I w tym punkcie dotykamy jedności. A w tym momencie też poziomu świadomości. Świadomość, że wszyscy jesteśmy równi. To jest ten poziom duchowy, który się odsłania. Tak? I ja go nie muszę nazwać. To jest. Pani jest duchowa, tak? Ona i tak w środku to wie, bo to robi. Ale jeżeli sama na to wpadnie i odkryje, wtedy mówimy o tym poziomie duchowości obecnej psychoterapii. Okej. Czyli przyszedł mi takie jakby jedno zdanie podsumowujące to, co powiedziałeś. Powiedz, jak ty to rozumiesz, też bym chciał oddać głos Zachariaszowi, bo wspomniałeś o tym, że pytałem cię, jaką pozycję zajmujesz jako terapeuta? Osoba towarzysząca. Osoba towarzysząca. I zrozumiałem tak najbardziej to, że chodzi o to, że ty się spotykasz jako człowiek z człowiekiem wtedy. Tak, ja się... tak, spotykamy się, tak. I w tym człowieku są różne płaszczyzny, nie wiadomo, z którego miejsca on wychodzi, ale ta równość, że ja jestem równy, jestem taki sam człowiekiem jak ty, niczym się nie różnię. Jedynie mam inną rolę do spełnienia, bo ci towarzyszę, tak? W tej pracy terapeutycznej, gdzie uwzględniam duchowość. Okej, dziękuję. Ja bym chciał zapytać już konkretnie
odnosząc się do pracy twojej psychoterapeutycznej, w którym momencie jakby zaczyna się taka interwencja na poziomie już duchowym w trakcie terapii? No w tym, jak powiedziałem o tym przebudzeniu, tak? Ktoś jest, większość z nas jest uzależnionych od czego? Poprzez od czego? Od różnych rzeczy, czy też różnych jakości, tak? Może być uzależniony od komputera, od komórki, dzisiaj może być od narkotyków, od alkoholu. I o czym ja mówię? O przywiązaniu, tak? Przywiązujesz się. Możesz się przywiązać do własnych przekonań, do własnych myśli. Możesz się przywiązać do racji. I w tym momencie, kiedy jesteś przywiązany, jesteś typowo na poziomie psychologiczno-somatycznym. A więc tak naprawdę wtedy mówisz, trzymam się. Tak, tego. I interwencja polega na tym, czy ty możesz bez tego żyć na przykład. Czy mogłoby cię zdarzyć, że mógłbyś być wolny od sukcesu na przykład. Bo ktoś mówi, no muszę ciągle sukcesy odnosić. Czy możesz żyć? No okazuje się, że nie może. Tak? Możesz. I w tym momencie może się okazać, że nie może. Albo stawiasz mu to pytanie, że co by się stało, gdyby on stracił w ogóle całą ten dorobek, który ma. No to bezpośrednio kierujesz do przebudzenia. Jest to interwencja. To jest tak jakby przebudzenie ze struktury psychicznej. Nie, przebudzenie do wolności. Że jesteś wolny. Tak? Że struktura psychiczna jest w pewien sposób ograniczająca, bo to są pewne wzorce, pewne myśli, uczucia. Ale w momencie, kiedy już ktoś traci dom, traci majątek, traci żonę, traci męża, traci dziecko, w tym punkcie staje w obliczu tego, co duchowe. Tak? Nie ma wpływu na nic. A więc psychicznie możesz próbować mieć wpływ. Psychicznie masz pragnienie, ale się przywiążesz do tego, co chcesz. Wtedy jesteś uwarunkowany. Więc pytanie, które płynie od terapeuty, na przykład właśnie, czy możesz, kiedy to byś wszystko stracił, to co by było? Jest pytanie po prostu do wolności, duchowości i szczęścia, które jest wkomponowane, nie uwarunkowane, tylko wkomponowane w życie jego i ono jest w środku. Bardzo dobre pytanie, które również otwiera też tą jakość. Nie? W swojej pracy też dużo mówisz o osobowości opartej na stresie i osobowości opartej na intencji. Dokładnie. Mhm. Tu jest taki niuans, ogromny niuans, bo osobowość oparta na stresie jest dosyć proste do rozczytania. Tak? Mówimy o tym, że okej, ktoś przeżywa stres, organizuje się wokół stresu, tworzy jakości. Tak? Przez wiele, wiele lat, jeżeli to jest stworzone, dochodzi do pewnej frustracji, tak? Albo do utrwalenia. To, co jest utrwalone, staje się po jakimś czasie osobowością. Czyli w pewnym momencie automatycznie działasz i jest to pewnego rodzaju struktura. Natomiast na drugim biegunie mówię o intencji, tak? Ono się odnosi głównie w przypadku osób, które są w traumie, tak? Albo mają długoterminowy stres. I wtedy intencja pomaga, aby z powrotem wrócić do swojego ja. To ja, mówimy o ego. W przypadku osobowości opartej na stresie, takim pojęciem, które by temu mogło towarzyszyć, jest właśnie ego. A w przypadku, kiedy osobowość oparta na intencji dotyczy ja. Ktoś powie, że to jest to samo. Dla mnie nie jest tożsame. Bo twoje ja w przypadku stresu jest ograniczone. Tak. I teraz, kiedy zaczynasz tworzyć różne jakości, na przykład ktoś mówi, że ciągle jestem niepokojny, tak? Ciągle ja wybieram, czy ja chcę, bo to jest ten ruch do przyszłości, czy też ruch wychodzenia, jest wtedy ruchem, że chcę mieć pokój w środku, wewnętrzny na przykład. Okay. Czyli jakość. Ta jakość jest w jego posiadaniu. Jest takie proste powiedzenie. Jeżeli chcesz z czegoś zrezygnować, to musisz wiedzieć, że to jest twoje. Bo jesteś w tym stanie zarządzić. Ale jeśli coś nie jest twoje, a jest cudze, to trudno tym zarządzić. Prosta. Bo to nie jesteś ty władny. Więc przechodzimy w tym punkcie, kiedy dotyczy tej osobowości opartej na intencji, że coś jest moje, to ja mogę to poddać. Ale jakiej rzeczywistości? No tej niezaplanowanej, czy czegoś większego. Bo ja nie wiem, czy ten pokój będę w tej jakiejś sytuacji, czy w innej mógł realizować. Ja wiem, że to wybieram, nastawiam się,
że to jest moje ja i równocześnie poddaję czemuś większemu. To poddanie czemuś większemu jest otwieraniem się również na duchowość, czyli na nieprzewidywalność. Bo nie wiesz, z którego miejsca przyjdzie odpowiedź, ale ten wybór, czy też intencję, którą tworzysz, to, gdzie elementem tej intencji może być wybór, że wybierasz tą jakość, albo chcesz tej jakości, poddając ją, w tym samym otwierasz się na to, żeby życie ci odpowiedziało. Mhm. Tak? A jeżeli to masz nieprzewidywalne, ma to przyjść do ciebie, to znaczy, że poddajesz się temu. I jaka jest jeszcze drobna różnica w tym punkcie pomiędzy twoim ja, który poddajesz, a ego, która charakteryzuje osobowość opartą na stresie? Mianowicie taką, że ego, które wypływa z osobowości opartej na stresie, nie ma takiej opcji, żebyś to poddał. A więc to muszę mieć, a więc jest konieczność, przymus. A tam, gdzie ty otwierasz się na to, że ty chcesz tą jakoś stworzyć albo powrócić do siebie, to w tym, jak to już uzyskasz, to możesz to poddać. Albo w trakcie nawet możesz zacząć poddawać, bo to ty tworzysz. Więc ty decydujesz o tym, co ty z nim robisz. I przez to poddanie wchodzisz automatycznie do duchowości. Okay. Czy możesz jeszcze jakieś pytania zadać? Jest jeszcze jedno pytanie, które mnie nurtuje, tylko nie wiem, czy będę umiał je dobrze sformułować. Bo właśnie to dotyczy tego poddawania, bo okej, mogę mieć jakąś intencję, nie? Ona może wypływać albo z miejsca stresu, albo z miejsca pokoju. Mhm. Ale jeżeli to wypływa z miejsca pokoju, to w dalszym ciągu to jakoś dotyczy mnie. Mhm. Czyli ja czegoś chcę. Co tego więcej chcę to mieć? Okej. Kontynuuj dalej. Tak, ciekawe. Tak. Mhm. Ale zastanawia mnie później kwestia jeszcze taka, że jeżeli założymy, że jesteśmy połączeni z czymś wyższym, to ja mogę też mieć jakąś intencję, ale również nie wiedzieć, co tak naprawdę jest dobre nie tylko dla mnie, ale też dla świata wokół. Bo coś, co może mi się wydać dla mnie niewłaściwe, bo ja tego nie chcę, nie chcę, żeby coś mi się przydarzyło, taka czy inna sytuacja, ale może z tego wypłynąć coś, co w konsekwencji na przykład dla świata jest lepsze, bo mnie zmobilizuje na przykład do czegoś, do jakiegoś ruchu. Kiedyś słyszałem taką fajną metaforę o tak zwanym bycie prowadzonym i prowadzenie czegoś lub kogoś. Załóżmy, że to akurat było w stosunku do Boga. Tak? Słowo Bóg ma różne konotacje, różnie zrozumiane. Ale mi chodzi o to, co jest większe od ciebie. Okay. Jesteś obok ciebie siedzi ta większa rzeczywistość, ta, której się możesz poddać. Jesteś, jedziesz samochodem, jesteś kierowcą, to ty prowadzisz. A ta większa rzeczywistość siedzi obok ciebie, ale ty prowadzisz. To jest ten pierwszy etap, kiedy tworzysz intencje, kiedy próbujesz kierować życiem, kiedy odpowiadasz, tak. Masz mniejszą świadomość, a później jest zamiana. Ta większa rzeczywistość przesiada się na miejscu kierowcy, a ty na miejscu pasażera. Czy stajesz się bierny wtedy? Nie. Współpracujesz tam, gdzie jedziesz. I o to mi właśnie chodziło. Czy tam jest element bierności w tym wszystkim? Współpracy. To akurat rzeczywiście tam nie jest koniecznie szczęśliwe porównanie, bo ten, kto siedzi obok, tak, to trochę może być pasywny. Ale niekoniecznie, bo możesz się zaciekawić drogą, gdzie możesz wysiąść z tą osobą. Tak? Mamy nie tylko samą jazdę, ale przystanki. To nie oznacza jakby odpuszczenia też jakby tworzenia swojej intencji. Nie, bo ty jak się fascynujesz, to chcesz w tym mieć udział. Jest trochę tak, jak wiesz, jest kierowca właśnie, to co jest większe od ciebie. I ty jesteś, to twoje ja, które jest mniejsze, ono się poddaje, tak, w pewien sposób, ale nie poddaje w sensie bierności, też podporządkowania, tylko że uznajesz, że ta większa rzeczywistość ma więcej do powiedzenia. I w pewien sposób, jak dochodzi do, że twoje myśli są myślami tej większej rzeczywistości, twoje uczucia są uczuciami tej większej rzeczywistości, zaczynasz patrzeć, jak ten kierowca, który, czyli ta większa rzeczywistość. I tym samym wyrażasz tą większą rzeczywistość światu. Czyli w pewien sposób
realizujesz ten pierwotny ruch, po co tu jesteś na ziemi. W jedności z tym, co jest większe. Czyli kolejnym etapem jest to, że już jest tylko jeden kierowca. Tak, dokładnie, tak. To jest to zjednoczenie, o którym mówią mistycy, tak? Takich zjednoczeń jest pełno w życiu, ale nieuświadomionych. Stąd też jakością duchowości jest budowanie świadomości. Tak? Że odkrywam nagle, że jestem jednością. Odkrywam nagle, że jestem pełen miłości. Odkrywam, że jestem pełen wolności. Jestem pełen światła, tak? Pełen życia. To są te momenty, ja mam aż deszcze teraz, to są te momenty, w których odkrywasz, że jesteś w jedności. Bo że odkrywasz, że jesteś ze wszystkimi połączony. Z całym wszechświatem, kosmosem, tak? Ludźmi. Tak? I to jest ten moment, jak w terapii to się zdarza, takiej czy innej, to ta jakość, ta duchowość tam jest obecna. Pięknie powiedziane. I myślę, że to jest dobry moment, żeby domknąć to teraz w tym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.